kolejny zgłoszeń. To właśnie pan Darek Koliszek o Straży Miejskiej. Mamy tutaj zgłoszenia w kolejności pani Olga Gieszczyk. Mikrofon włączyć, słychać nie będzie. W sprawie, bo tylko jest napisane, reprezentuje siebie, prawda? Także pani Olga Gieszczyk jest na sali. Pani Olga? Bardzo proszę. Mamy pana Kamila Rajczyka, jako Śląska jest inicjatywa rowerowa, więc prawdopodobnie na ten temat. Oraz mamy panią Jolantę Jakubowską. Czy jest pani Jolanta Jakubowska? Jest, aha, znany ten nam temat ekranów dźwiękowych na Rakowie. Przypominam, że maksymalna długość to jest 5 minut. Spróbujmy, a w międzyczasie, jeżeli ktoś jeszcze, pan prezydent czy radni chcą zabrać głos w tym punkcie, to bardzo proszę o zgłaszanie. Odpalamy 5 minut maksymalnie dla pana. Zgodnie z zegarem szachowym, panowie prezydenci, piękne panie radne, panie, które kibicują, czyli tam ta loża mieszkańców Częstochowy, dużo pań dziś przyszło, no i szanowny panie przewodniczący Rady Miejskiej. Ja mam tylko 12 punktów, postaram się zmieścić w 4 minutach i 44 sekundach. Rozpoczynam od ubolewania, bo nie ma komendanta Chałubiczki tutaj, tak? Ten pan unika mnie już od 9 lat, a gdy państwo wejdziecie na Facebook, zobaczycie film sprzed 9 lat z TVN-u, z tej komercyjnej, komunistycznej telewizji, to tam pan Chałubiczko pod przysięgą zeznał przed kamerą, że ja 9 lat temu jednego gościa, czyli strażnika miejskiego, uderzyłem z główki jak Zida, a drugiego gościa podrapałem do krwi. Natomiast, jeżeli ktoś z państwa oglądał film z soboty, gdzie jeden z wyszkolonych, no jak to się mówi, no strażników miejskich przed pana komendanta, on ma nie wiadomo jakie metody, to ten pan strażnik powiedział mi i temu drugiemu strażnikowi w cywilu, tak, czyli temu takiego, co testują, czy się nadaje, czy się nie nadaje, to temu strażnikowi, asystentowi powiedział, ten gość to kiedyś pobił, złamał dwa palce strażnikowi i został ukarany grzywną. I teraz ja zadaję pytanie, który z tych panów pierwszy, czy komendant składał fałszywe zeznanie przed kamerą, czy ten strażnik przeszkolony przez towarzysza Chałubiczkę? I teraz ja zgłaszam dziś do prokuratury, no jakieś kłamstwo, tak? No to jest poważne kłamstwo, drodzy państwo. Jeden z nich kłamie. A bardzo proszę prokuraturę, może tutaj ktoś jest ze służb specjalnych, bo od paru tygodni mam taki ogonek z tyłu, tylko nie wiem dlaczego i po co, bo przecież ja jestem skromnym emerytem z pogotowia opiekuńczego, po drodze pracowałem w zakładzie poprawczym, to ja czuję, kto mnie tam, prawda, szanuje, a kto za mną chodzi, bo musi meldunki pisać. Koniec z tym tematem. Drugi temat. Wzywam pana Tadeusza Wrona, aby pojawił się jako gość honorowy tutaj w tej sali i odpowiedział na mieszkańców pytania, bo mieszkańcy chcą z Tadeuszem rozmawiać o miłości, o seksie, o przyszłości tego miasta. Punkt trzeci. Ruszył już, drodzy państwo, festiwal szachowy. Hitem tego festiwalu najprawdopodobniej będzie powrót szachów Jerzego Popielaka. To jest rzeźbiarz no, na rangę światową, tak jak Duda Gracz, Beksiński. Natomiast Jerzy Popielak aktualnie po 17 lat niewidzenia, no jest już mocno schorowany, no i myślę, że częstochowianie go wesprzą i wykupią te szachy. A myślę, że przy tych szachach to z panem prezydentem Matyjaszczykiem zagramy, a może pan Tadeusz Wrona, kiedy w 2006 roku zremisował z Agnieszką Brustman, arcymistrzynią, po 10 minutach zaproponował remis. Tak rycerz nie postępuje. Mógł grać do końca. Gdybym wiedział, że on tak postąpi, to bym powiedział Agnieszce, graj do końca, zobaczymy, co Tadziu potrafi. Kolejna sprawa to tutaj galeria, galeria miejska, tak? Aha, no właśnie ten konkurs, ja tu się dziwnych rzeczy dowiaduję na tej sali, rok mnie nie było, ale ten konkurs w galerii miejskiej dzisiaj powinien być unieważniony. To jest skandal, żeby pełniąca obowiązki przygotowywała konkurs. To jest niezgodne z prawdem, z prawdą i prawem, które obowiązuje w naszym kraju. To mi niezależni prawnicy z KUL-u przedstawili, bo ja im ten problem zadałem. Jasna Góra, kochani, no te prezenty, które dzisiaj dostaliście, no to od Jasnej Góry wczoraj ja dostałem, a dzisiaj przekazałem panu prezydentowi piękny album Kobuszewski, kabaret jego, a państwo otrzymaliście malutkie książeczki takie do poduszki czy do podróży. Dopalacze, drodzy państwo, w Częstochowie, no ten rynek się rozwija, mamy świetną policję, bo najlepszą w Polsce, kto wie czy nie w Europie, a to dzięki Jackowi Wronie,
który napisał kilkanaście książek o narkotykach, ostatnio o dopalaczach, ta książka będzie wydana w październiku. Lecz Jacek Wrona tyle lat już walczy z przestępczością, z mafią, naraża się, występuje we wszystkich telewizjach, lecz do tej pory nagrody prezydenta jeszcze nie dostał. Lecz moja przyjaciółka Wasia Rosie otrzymuje jutro nagrodę za skazaną, za ćpunkę, za pamiętnik narkomanki, życie w hospicjum. To był skandal ta książka, ale nikt nie reagował o treści tej książki. I jeszcze parę książek napisała, także Basia jutro z rąk pana prezydenta otrzymuje nagrodę. My przyjaciele w liczbie 122 osoby idziemy i manifestujemy prawami sukces naszej przyjaciółki Basi Rosiek. Świetlica. No właśnie, Basia Rosiek pracuje literaturą, no to pisze o gimnazjalistkach, bo z nimi się spotyka w kawiarniach i ma fabułę do ćpunki, do skazanej. Będzie część trzecia, bo już jest w drukarni. Anka Pióro cicho, no to się wypnie, bo to jest tajemnica jeszcze handlowa, no tytuł jeszcze nie jest na rynku. No i Jacek Wrona walczy też z dopalaczami, lecz my nie mamy takiej profesjonalnej świetlicy z zakresu profilaktyki Jerzego Melibrudy. To był mój nauczyciel dawno, dawno temu, ja u niego kończyłem studium pomocy psychologicznej. To był mój nauczyciel. Sięgam jeszcze pamięcią do Tadeusza Wrony, razem startowaliśmy z AWS-u, lecz nie był moim nauczycielem. W tej drużynie bardzo źle się czułem. Drużyna przegrała z Lewicą, gratuluję Lewicy, bo była lepsza w tym czasie. A być może, że towarzysz Wózek sprzedał w ogóle AWS, żeby Lewica trochę porządziła. No to o świetlicy mówiłem, no i teraz tak, jeżeli ktoś mnie zapyta, z jakiej ja jestem partii, z żadnej, już się wyleczyłem ze Stronnictwa Narodowego, ze Stronnictwa Demokratycznego, rok temu założyłem takie stowarzyszenie, Darek Goliszek i Przyjaciele, do Rady Miasta, tak? No ale ponieważ kasy nie miałem, przyjaciół wycięli, że tak powiem, konkurenci. No ja się zapisałem do Leszka Kulawika i tego Armanda Lefińskiego, tak? No to z Kretesem przegrałem, bo dostałem 111 głosów. I jeżeli na przykład nie wyrobimy się tutaj, takie moje opcje nie wygrają, to w grudniu zakładam Polską Partię Szachową. Była kiedyś Polska Partia Piwa, no to pan Lewiński powiedział, że on się zapisze do szachy i będzie grał w szachy na szachach Jerzego Popielaka. A tutaj kolega, który dzisiaj był, musiał iść, bo jest chory, upoważnił mnie do tego, żeby powiedzieć panu prezydentowi Matyjaszczykowi, że w grudniu zakłada komitet referendalny. My, mieszkańcy Częstochowy, nie chcemy dalej Krzysztofa Matyjaszczyka. To kolega powiedział, nie ja, ja tylko przekazuję informacje. To? I kolejna sprawa, nie powiem kto. To jest, ja reprezentuję telewizję Trwam, telewizję Republika, no i niezależną telewizję pod ziemią Częstochowa. Do tej telewizji sprzedaję materiały. Pan tutaj komendant się śmieje, ten się śmieje, kto się śmieje, ostatni, proszę pana. No i kolejna rzecz, no to badanie, tak. Byłem 3 dni na wczasach w Zakopanem, a piękne Tatry, Giewont, tak, no Gubałówka, piękne kościoły, lecz poszedłem też do przychodni i zapłaciłem tam 150 za trzechstronne badanie i oświadczam, że jestem zdrowy, panie przewodniczący, panowie prezydenci, a nie zamierzam popełnić samobójstwa, a już mam pogróżki, nie wiem, czy ze strony strażników miejskich, których filmuję namiętnie i nagle ich nie ma w mieście od 3 dni, od ostatniego filmu. O, wyjechali. No i końcowe sprawy, to już zamykam, panie przewodniczący, serdecznie dziękuję tej radzie, bo nie, ta poprzednia rada uchwaliła, żeby było nagrywanie, tak? I to już jest transmisja, to jest mój sukces, bo ja to zgłaszałem. I druga sprawa to liczenie tych głosów. Też prosiłem na ktoś tam, jakby ktoś historią się interesował Rady Miasta, to ja to z tej mównicy zgłaszałem, żeby liczenie było, bo biedni byli ci radni, co tam liczyli, ale nie wyszli, drudzy nie wyszli, nie wiadomo kto zagłosował, czy zagłosował i dlaczego. Koniec, ostatnie pytanie. No to tak, ostatnie stwierdzenie, cicho. Aha. O kurczę, a tego nie powinienem powiedzieć, ale po prostu, nie no, no jestem sobą, muszę powiedzieć. Drodzy Państwo, ponieważ ja dzisiaj tutaj zauważyłem, że niektórzy radni, no są pod wpływem. Nie mówię czego, są pod wpływem. No to gdybym był, no taki bardzo urzędowy, tak, to bym zaproponował badania radnych na poziom tego.